Katarzyna Dowbor od lat cieszy oko widzów, przede wszystkim jako prowadząca Nasz Nowy Dom. Dziennikarka przemierza Polskę wraz ze swoją ekipą, odmieniając los potrzebujących rodzin. Gwiazda Polsatu ochoczo mówi o spełnieniu zawodowym i pozytywnych aspektach życia, omijając raczej kłopotliwe jego części. Nic więc dziwnego, że fani nie wiedzieli o tych szczegółach z jej przeszłości. Katarzyna Dowbor traciła nadzieję. Nagle otrzymała ważny telefon. Widzowie Polsatu nie wyobrażają sobie, że program Nasz Nowy Dom miałby zostać zdjęty z anteny lub, co gorsza, że miałby prowadzić go ktoś zupełnie inny. Ich zdaniem, Katarzyna Dowbor doskonale sprawdza się w roli gospodyni, dlatego od 2013 roku z niecierpliwieniem wyczekują każdej kolejnej edycji. Mało kto wiedział jednak, jak wyglądały tego początki. Na łamach portali społecznościowych Polsatu internauci oglądać mogą transmisję na żywo z udziałem ulubionych postaci produkcji stacji. Ostatnio gościem byli Maciej Dowbor i jego mama. Dziennikarka w rozmowie z synem opowiedziała, jak wyglądał moment, w którym zdecydowała się wziąć udział w castingu do Nasz Nowy Dom. Początkowo zupełnie nie wierzyła, że to właśnie ona może zostać wybrana na prowadzącą. Czas mijał, a ona coraz bardziej utwierdzała się w swoim przekonaniu. Nagle otrzymała telefon i wszystko się zmieniło, kiedy szłam na casting, żeby spróbować swoich sił i pokazać, co potrafię w tym programie. Byłam przekonana, że ja nie przejdę. Że są młodsi, są osoby, które są w tak zwanym ciągu zawodowym. I tak po prostu poszłam z ulicy. Gdyby nie to, że już nie pracowałam, to bym się na to nie zdecydowała, bo uważałabym, że jest to nielojalne wobec mojego pracodawcy. Każdy, kto chodzi na castingi, zna taki słynny tekst: zadzwonimy do pani. I dwa dni później, kiedy to się stało, byłam w pełnym szoku. Nawet dokładnie pamiętam, w którym miejscu odebrałam telefon. To było fantastyczne przeżycie, opowiadała w transmisji live na łamach Polsatu. Katarzyna Dowbor nie ukrywa, że początki nie były łatwe. Potrzebowała czasu, by wdrożyć się w nową rolę. Najtrudniejsze były pierwsze dwa lata, bo cały czas wszyscy się utożsamialiśmy z problemami ludzi. Ja nie mogłam spać. Teraz to jest już 7 lat. To nie jest tak, że się uodporniliśmy, czy zrobiliśmy się twardsi. Ja sobie cały czas powtarzam, żeby się nie rozczulać, a zastanowić się, co jeszcze można zrobić. Dajemy dom, który bardzo często jest początkiem wszystkiego. Co dobre w życiu tych ludzi. To jest trudne, ale można sobie z tym poradzić, dodała. Źródło: Polsat, następny artykuł.